Telepatyczny przekaz od Konfederacji Galaktycznej. Przekazuje Jim. Jestem Q. Jestem z tym instrumentem i z tą grupą i przybywamy do Was w miłości i w świetle. Jesteśmy zaszczyceni, jak zawsze, z możliwości dołączenia do Was za Waszą prośbę, by oferować te słowa miłości, inspiracji, upewnienia i pocieszenia, które mogą wspomóc Was we Waszej wędrówce poszukiwania. Wiemy, że ścieżka, którą kroczycie, jest trudna oraz że zebrania takie jak to są wielce pomocne w odkrywaniu i w dzieleniu się z tymi o podobnych umysłach i sercach. Ścieżka, którą kroczycie w tym tygodniu, w tym dniu i w tym, co nazywacie swoją przyszłością. Prosilibyśmy jak zawsze, abyście zrobili nam przysługę przyjęcia jakichkolwiek słów i myśli, które my możemy dzielić z Wami dzisiaj i użyjcie ich tak, jeśli czujecie je dobrze, zostawiając z tyłu cokolwiek, co odczuwacie nieodpowiednio dla Was w tym czasie. Jeśli zrobicie nam tę przysługę, będziemy czuć się wolni, by mówić wedle uznania, bez obawy powstawienia przeszkody na Waszej drodze. Więc teraz zapytamy, czy macie pytanie, którym możemy rozpocząć. Pytanie od Fox. Kio, czy ci z Konfederacji używają czasami słów lub pojęć, które są być może mniej duchowo zaawansowane z Waszego punktu widzenia, by dopasować się do naszych kulturalnych oczekiwań i wierzeń, lub być może ze względu na prawo zamieszania? Odpowiedź Kio. Jestem Kio, jestem świadomy Twojego pytania, moja siostro. Kiedy odpowiadamy na zapytania takie jak Twoje lub jakiekolwiek zapytanie w ogóle, próbujemy znaleźć słowa i pojęcia, które są najbardziej odpowiednie dla sytuacji i dla pytania i dla grupy, która się zebrała w poszukiwaniu jednego. Jest wiele zatem tego, na co staramy się zrobić pozwolenie. Powiedzmy, ponieważ są słowa, które są najbardziej odpowiednie dla każdej sytuacji i każdego pojęcia. Są słowa, które mogą być niejako zawiłe lub trudne do zrozumienia, które mogą dla innej grupy lub osobnika być bardziej oświecające. Jednakże ogólnie odnajdujemy, że wasz język ma wystarczająco szeroką różnorodność słów i pojęć, by sprostać naszym potrzebom w przeważającej większości przypadków. Także mamy bardzo niewiele trudności w dobieraniu odpowiednich słów. Dla każdego z wnętrza grupy, takiej jak ta, która posiada wystarczające doświadczenie w procesie poszukiwania, że jest wiele potencjalnych pojęć i słów, które wystarczą dla każdego pytania. Dlatego nie jest tak, że szukamy, by użyć słów, które są mniej duchowe, ale szukamy użyć słów, które są bardziej informacyjne dla każdego pytania i pytającego. Czy jest następne pytanie, moja siostro? Pytanie od Fox. Zastanawiam się, część tego, do czego dochodzą to, gdybam, czy musicie czasami zejść do naszego poziomu, by odpowiedzieć naszym pytaniom. Czy to ma sens? Odpowiedź od Kio. Jestem Kio i jestem świadomy Twojego pytania, moja siostro. Nie ujmiemy tego dokładnie w ten sposób, bo nie czujemy, że mówienie o pojęciach miłości, która jest pojęciem, każdy z Was jest jak najbardziej zaangażowany w dzieleniu się i szukaniu więcej informacji, raczej niż mówienie o mądrości lub jedności lub wieczności, choć każdy z tych pojęć jest krytyczną porcją każdej podróży poszukiwacza. Nie ma żadnego poszukiwacza prawdy w żadnej z gęstości doświadczenia, który by czuł, że mówienie o świadomości, samoświadomości, uniwersalnej miłości i tak dalej było schodzeniem do niższego poziomu lub uproszczeniem wytłumaczenia tego, jak takie słowo lub pojęcie jest fundamentalną porcją nieskończonego stworzenia, nieskończonego stworzyciela i każdego poszukiwacza na ścieżce do jedności z jednym stworzycielem. Więc mówimy jak możemy, by dać Wam iluminację najwyższego poziomu, do jakiegokolwiek słowa lub pojęcia jesteśmy proszeni o komentarz. Czy jest następne pytanie, moja siostro? Pytanie od Fox. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kio, jestem Kio i dziękujemy Tobie, moja siostro. Czy jest następne pytanie tym razem? Pytanie od A. Kio, czy zbiegi okoliczności, wiele zbiegów okoliczności, które obserwuję w moim życiu obecnie, czy jest jakiś sposób, w który mógłbyś oświecić, jeżeli to jest wskazane? Chciałbym potwierdzić moje wierzenie, że to znaczy, że jestem na dobrej drodze. Czy byłbyś w stanie rozświetlić to dla mnie, proszę? Odpowiedź od Kio. Jestem Kio i jestem świadomy Twojego pytania, moja siostro. Każdy zbieg okoliczności, który może obserwować w miarę, jak idziesz przez swoją dzienną rundę zajęć i rozważając naturę swojej podróży, cel swojej podróży, jak odkryć pełnię swojej podróży, jest sposobem, przez który Twój podświadomy umysł daje Ci wskazówki prawidłowości Twoich myśli, Twoich działań, Twoich dróg. Te zbiegi okoliczności są sposobem, przez który Twój świadomy umysł może zostać pogratulowany. Powiedzmy, dając wskazanie, że ścieżka, po której podróżujesz, jest tą ścieżką, która jest najbardziej odpowiednia dla Ciebie. W tym czasie możesz nie zrozumieć całkowicie implikacji, jak ta podróż, na której jesteś, jest podróżą. Dlatego to, co robisz, to poszukiwanie prawdy, jak to może być znane Tobie najbardziej jasno w każdym aspekcie Twojego życiowego doświadczenia. Jesteś w każdym momencie, w którym gdybasz o tym, co jest ścieżką dla Ciebie, znajdując następny krok na ścieżce. Chociaż możesz nie zrozumieć tego w tym czasie, to jest to, co jest odpowiednie dla Ciebie. Musisz sobie zdać sprawę, moja siostro, że podróż, w której jesteś, jest na niej przez wielką porcję tego, co nazywasz czasem, we wielu inkarnacjach poprzedzających tą obecną i w miarę jak kontynuujesz poruszanie się po tej ścieżce, będzie więcej i więcej wskazań tego, jak ta ścieżka otwiera możliwości dla Ciebie, by uczyć się i służyć jednemu, który jest we wszystkich. Będziesz kontynuować odnajdywanie różnych wskazań, synchronizacji i zbiegów okoliczności, które zrobią, powiedzmy, szlak z okruchów chleba, jak to było, tak byś mogła znaleźć każdy krok Twojej podróży odkryty, każdego dnia, w którym żyjesz, każdego dnia, w którym szukasz, jest każdym dniem, w którym powinnaś znaleźć więcej i więcej tej podróży otwierającej się przed Tobą, byś mogła bardziej świadomie brać udział w tej podróży. Każda podróż zaczyna się od podświadomego umysłu pokazującego Ci pewnego rodzaju wskazanie, że pewna możliwość może być wzięta, pewna książka może być przeczytana, pewna rozmowa może być przeprowadzona, pewny zbieg okoliczności może być zauważony. Czuwaj, moja siostro, otwórz swój umysł i swoje serce i swoją duszę i powinny one być wypełnione celem Twojego życia. Czy jest następne pytanie, moja siostro? A. Nie, dziękuję. To było wspaniałe. Kio. Jestem Kio i dziękujemy Tobie, moja siostro. Czy jest następne pytanie tym razem? Gary. Kio. Ra mówią w Twojej przestrzeni, czasie, Ty i Twoi ludzie są rodzicami tego, co jest w łonie. Ziemia, jak ją nazywacie, jest gotowa, by narodzić się i poród nie idzie gładko. Moje pierwsze szybkie pytanie do tego cytatu. Kto jest rodzicami w naszej iluzji? Czy są to wszyscy na planecie? Czy są to ci, którzy są gotowi do zbioru na pozytywnej ścieżce? Czy jest jakaś inna kategoria? Kio. Jestem Kio i jestem świadomy Twojego pytania, mój bracie. Każdy świadomy poszukiwacz prawdy, który próbuje otworzyć serce na bezwarunkową miłość i staje się tym, jak to nazwacie, gotowy do żniwa, jest potencjalnie rodzicem tego, co jest właśnie rodzone w tym czasie na na oraz w środku waszej planety oraz w środku serca każdego poszukiwacza prawdy. Wibracja czwartej gęstości były i są pochłaniane przez waszą planetę przez pewien czas, taki jakim nazywacie lata, powiedzmy, więc ten rodzaj iluminacji dla planetarnej jednostki i jej populacji jest tym, co karmi duszę każdego świadomego poszukiwacza prawdy. W rzeczy samej to karmi duszę planety samej w sobie, w miarę jak zaczyna ona oddziaływać z tymi świadomymi duszami, które są świadome, że istnieje przejście zarówno dla nich samych jako jednostek, dla populacji jako grupy oraz dla planety jako jednostki samej w sobie. Dlatego jest tu wiele zjednoczonego doświadczenia, które zachodzi w tym czasie. Planetarna jednostka czwartej gęstości jest tym dzieckiem w żłobie umysłu, ciała i ducha, które szuka doświadczenia czwartej gęstości, o miłości i zrozumieniu. To wzajemne oddziaływanie pomiędzy planetarną sferą czwartej gęstości oraz nowej populacji czwartej gęstości, która powinna zasiedlić tą sferę, jest jako rodzic dla dziecka, powiedzmy w dwóch kierunkach, będąc inspirująco naelektryzowany, także jest o wiele więcej energii dostępnej dla doświadczenia wzrostu, szukania, używając miłości i światła jednego Stworzyciela. Ten wzrost i poszukiwanie jest dzielone przez planetarną jednostkę, będąc rodzoną oraz populacją czwartej gęstości, która zasiedli tą planetę czwartej gęstości. Czy jest następne pytanie, mój bracie? Gary. Dziękuję. Tak. W przypadku matki rodzącej dziecko i rodzenie nie idzie gładko. Doświadczenie może być rozdzierające dla matki. Może nawet zagrażać życiu. Wielki stres, wielki przymus. Jako tej planety czwartej gęstości poród nie idzie gładko, jako ci z otwartymi sercami i naturze gotowej do żniwa są rodzicami. Czy ta sytuacja przemawia do nas? To jest, czy tworzy to wielkie nadwyrężenie na tych rodzących planetę do istnienia. Kio. Jestem Kio. Jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Trudność z dostarczenia nowej planety w czwartej gęstości i jej populacji nie pochodzi ani z planety lub potencjalnej populacji czwartej gęstości, ale z tych jednostek, które są zaangażowane w dysharmonii i bojowości jednej lub drugiej natury. Tworzenie dysharmonii, choroby, zmieszanie i niepokój, jest wiele podziałów pomiędzy różnymi kulturami, jednostkami wewnątrz kultur oraz jednostkami w rodzinach. Także jest możliwość dalszego usprawnienia tych dysharmonicznych relacji, także walczące frakcje jednej grupy przeciwko następnej może potencjalnie spowodować trudności o nie tylko mentalnej, psychicznej i fizycznej naturze, ale potencjalnie dla planetarnych katastrof, które są dobrze udokumentowane w historii waszego planetarnego doświadczenia. Było tysiące lat wysiłków w walce wielu ludzi, które zamieściły złość separacji w środku skorupy planety. Więc teraz jest potrzeba uwolnienia tego gorąca złości w kontrolowany sposób, także potrzebna jest skończona ilość gorąca, która jest uwolniona w każdym czasie, przez to redukując możliwość planetarnej anihilacji. Jest tu wiele trudności w tym czasie, jak jesteście świadomi, w różnorodnych podziałach, które istnieją w kulturach waszej planety. Także ten poród następuje w środowisku o wielkim niepokoju i wrogości, który musi i potrzebuje być rozwiązanym na jeden lub inny sposób przez te jednostki, które doświadczają takiej dysharmonii. Jest nadzieją, że przez wysiłki waszych adeptów, waszych podróżników, inkarnacji z wyższych gęstości i tych jednostek z Konfederacji, którzy wysyłają miłość i światło do waszej planetarnej sfery, że te wysiłki redukowania tej dysharmonii mogą dopiąć swego celu i pozwolić na wystąpienie porodu tej planety wraz z jej populacją w mniej trudnej sytuacji. Powinniśmy powiedzieć. Czy jest następne pytanie, mój bracie? Gary. Tak. Jeszcze jedno i oddam mikrofon z powrotem do kręgu, jeśli ktoś inny ma pytania. To pytanie jest prywatne i zastanawiam się, czy nawiązuje ono do czwartej gęstości. Miałem ten fenomen podczas medytacji. Od czasu do czasu, bez żadnego powodu i przyczyny, czuję, jak moje ciało energetyczne się rozszerza. Odczuwam uczucie ciężkości i gęstości, tak jakbym nosił wielki ołowiany strój i penetruje to moje fizyczne ciało. To tylko to odczucie, nie idzie za tym żadne znaczenie czy narracja. To tylko odczucie gęstej energii, które ma właściwości ciężaru. Prawie tak, jakby to była masa. Czy możesz powiedzieć, czy odczuwam elektryczne pole czwartej gęstości? Czy jest jakieś inne wytłumaczenie? Kio, jestem Kio i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Znajdujemy, że są jakieś aspekty twojego doświadczenia, o których możemy mówić i inne, o których nie możemy. Sugerowalibyśmy kiedyś, kiedy jesteś w stanie medytacji i doświadczasz rozszerzających właściwości twojego ciała, energetycznego, poruszającego się z większym i większym zakresem częstotliwości, które są ponad miarę, zwykłego zakresu dla ciebie. Występuje, powiedzmy, interpołączenie między twoimi ciałem energetycznym a wibracyjnym, wzorcem planetarnym sfery, które są wyrażone w sposób, w który opisywaliśmy w naszej poprzedniej odpowiedzi odnośnie trudnego żniwa. W miarę jak rozszerzasz swoje własne zdolności, by doświadczać i doceniać szerokość duchowych poszukiwań, na które pozwala twoje energetyczne ciało, doświadczasz również niektórych z tych trudności wibracji, które są obecne wszędzie, a które to kolidują z jednoczącym doświadczeniem próbującym manifestować się poprzez twój stan medytacji. Czy jest następne pytanie, mój bracie? Gary. Nie, dziękuję, Kio. Kio, jestem Kio i dziękujemy tobie jeszcze raz, mój bracie. Czy jest następne pytanie tym razem? Fox. Ja mam jedno, które jest powiązane z tym. Kiedy wejdziemy w pełni do czwartej gęstości, zastanawiam się, czy nasze aury staną się jedną na planecie. Ludzie, umysł, ciało, duch, aury. Kio. Jestem Kio i jestem świadomy twojego pytania, moja siostro. Porcja doświadczenia dla każdego poszukującego, który jest w stanie dokonać awansu do czwartej gęstości, miłości i zrozumienia, jest mieć aurę, jak to nazywacie, rozszerzoną w sposób, który łączy z innymi o tym samym poziomie wibracyjnym, by utworzyć auryczną kopertę, powiedzmy, tego, co można nazwać socjalnym kompleksem pamięci. Tak więc każda jednostka z socjalnego kompleksu pamięci, dodając do ogólnej wibracyjnej natury tego kompleksu swoje własne doświadczenia każdego wcielenia, włączając w to obecne, także jest wibracyjna reprezentacja wszystkich starań w poszukiwaniu jednego nieskończonego Stworzyciela, który zlewa się w harmoniczny sposób. Pozwala to socjalnemu kompleksowi pamięci na posiadanie tego, co nazwiecie bankiem pamięci, informacji, do której można się odnieść w każdym czasie w waszym doświadczeniu socjalnego kompleksu pamięci, gdzie jest pragnienie służenia w pewien sposób inne ja, które prosi o pomoc, jest możliwe, by zaoferować pomoc wedle struktury socjalnego kompleksu pamięci. Czy jest następne pytanie, moja siostro? Fox. Nie, dziękuję. Kio. Dziękujemy, moja siostro. Czy jest następne pytanie tym razem? Gary. Kio, ja mam pytanie od L, który pisze: jeśli ktoś podejmuje ścieżkę adepta, szukając by znaleźć i być w stanie utrzymać jedność wewnątrz, czy jest polecane, by maksymalizować czas spędzony na rozważaniu Stworzyciela w bardziej medytacyjnym stanie? Czy jest polecane, by świadomie robić przerwy od tego stanu, często w celu pracy z zawsze dostępnym katalizatorem dookoła nas? Czy ścieżka po prostu pokaże się sama i nie ma potrzeby, by wybierać którąś z tych opcji? Q. Jestem Kio. Jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Kiedy ktoś podąża ścieżką szukania, często jest odkrywane, że stan medytacyjny oferuje nie tylko wskazówki, ale również możliwości do wzmocnienia własnych doceniań, różnorodnych oblicz ścieżki, na której ktoś się porusza. Przede wszystkim w związkach z innymi jednostkami, które oferują pewnego rodzaju katalizator, który może ulepszyć podróż. Dla każdego rodzaju katalizatora może być eksplorowany przez poszukiwacza, zarówno świadomie, kiedy katalizator jest doświadczany, najpierw, a potem podświadomie, a nawet powiedzielibyśmy superświadomie, jako że katalizator jest wzięty do stanu medytacyjnego w celu utylizacji możliwości, który zapewnia katalizator dla nauki i wzrostu. To jest typ mieszania się obydwu, świadomego i podświadomego lub superświadomego poziomu doceniania i utylizacji katalizatora, który ktoś znajduje w codziennej rundzie zajęć. Więc jest to zależne od każdego poszukiwacza prawdy, by zdeterminować stosunek czasu medytacji do czasu kontemplacji, do świadomej interakcji z innymi jednostkami w kręgu własnych przyjaciół, powinniśmy powiedzieć. Więc nie ma jak to możecie nazwać żadnego rodzaju wzoru lub definitywnego opisu stosunku czasu spędzonego na konkretnym typie świadomości. Jest to unikalne dla każdej jednostki, więc każda jednostka może utylizować swoje zdolności w możliwości doceniania doświadczenia, które daje jego gęstość, powiedzmy jego przedinkarnacyjne wybrane wzorce, które zaczynają nabierać kształtu bardziej i bardziej jasno i bardziej znacząco, w miarę jak każdy poszukiwacz prawdy porusza się wzdłuż własnej ścieżki szukania. Czy jest następne pytanie, mój bracie? Gary. Nie ma kontynuacji tego pytania. Dziękuję, Kio. Kio. Jestem Kio. Czy jest kolejne pytanie tym razem? Fox. Jeśli nie ma pytania z tej grupy dzisiaj, ja mam jedno do poszukującego z Nairobi, z Kenii, nazywającego się A. Zadał on pytanie i jest ono w dwóch częściach. Pierwsza część odnosi się do tego, o czym mówiliśmy w ostatniej sesji. Jak możemy przekroczyć identyfikację z iluzorycznym własnym ego, konkretnie jak odnosi się to do uczucia niepokoju i strachu. Kio. Jestem Kio i jestem świadomy tego pytania, moja siostro. Przekraczanie, transcendencja jest kluczowym terminem w tym temacie. Sugerowalibyśmy, aby świadome ja, które nazywacie egoicznym ja, jest tym, jak które doświadcza niepokoju lub innego katalizatora, które może być zaprezentowane poszukiwaczowi prawdy. To świadome ja wtedy musi szukać asystencji z większej porcji własnego ja, które może nazywać transcendentalnym ja, które ktoś odnajduje w stanie medytacyjnym. Jeśli ktoś jest w stanie poruszyć się poza różne głosy, które tworzą się widoczne na początkowych etapach medytacji. Jak ktoś jest w stanie znaleźć ten spokojny, stały punkt w sercu swojej istoty, transcendentalny ja, świadek, który jest zawsze obecny dla każdego poszukiwacza prawdy, w tym czasie jest wtedy w stanie zaoferować szerszy pogląd lub perspektywę. powiedzmy dla poszukiwacza, więc to, co wydaje się być niepokojem produkowanym w świadomym doświadczeniu z samego ja, może być widziane w związku z większym celem lub perspektywą poszukującego, który jest w stanie zutylizować duchowe zasady, które są bardziej widoczne w stanie medytacji i widzieć to, co spowodowało niepokój w świadomym stanie, ale powiedzmy agentem prowokacyjnym, który jest celowy, by skupić uwagę na pewnych cechach doświadczeniu w celu, aby konkretna lekcja mogła być nauczona, która w jakiś sposób zapewnia wyzwanie w przeszłości w stanie medytacji. Wyzwanie może być widziane i być spotkane przez szerszy punkt widzenia, który pokazuje, jak rodzaj lekcji lub wniosku może zostać wyciągnięty, kiedy ktoś patrzy w kierunku sytuacji produkującej niepokój z tej większej perspektywy. Większa perspektywa pochodzi z podświadomego umysłu, który jest dobrze uświadomiony o przedinkarnacyjnych wyborach, które zostały dokonane i zostały wyrażone w pewny sposób, który spowodował niepokój dla świadomego własnego ja i wzrost potencjalnie dla duszy samej sobie. Czy jest następne pytanie, moja siostro? Fox. Cóż, odpowiedziałeś częściowo na drugą część jego pytania, ale przeczytam je po prostu, a nie uporządkuję. Pyta się on, czy Kio może, proszę, omówić użycie medytacji, to właśnie robiłeś, ale również jakieś cielesne lub oddechowe ćwiczenia, które mogą pomóc zbalansować energetyczne ciało i wesprzeć tą transcendencję. Kio. Jestem Kio i jestem świadomy pytania, moja siostro. Jak mówiliśmy poprzednio, stan medytacji jest tym, co pozwala świadomości przejść do realiów poszerzonej percepcji, gdzie są możliwości i zasoby, które mogą pomóc każdej sytuacji w zewnętrznym świecie, który świadomy umysł może napotkać. Maniera, w jakiej te zasoby są użyte, jest oczywiście do wyboru tego, kto szuka i medytuje w celach utylizowania katalizatora. Użycie oddechu, by odnaleźć głębsze poziomy świadomości, może często pozwolić na utylizację tych zasobów w bardziej wydajnej manierze. Także oddychanie głęboko, w rytmiczny sposób, wydech, wstrzymanie oddechu, wdech, wstrzymanie oddechu dla porcji czasu, w której odczucie jest komfortowe dla medytującego, może to pozwolić na odpadnięcie różnych zewnętrznych rozkojarzeń, które wstrzymują medytującego przed użyciem zasobów głębszego umysłu. Tak jest możliwość przez takie głębokie oddychanie, by znaleźć głębsze poziomy doświadczenia i zasoby, które można wezwać w przetwarzaniu katalizatora dnia. Czy jest następne pytanie tym razem? Fox. Nie, dziękuję bardzo. Kio. Jestem Kio i dziękujemy Tobie, moja siostro. Czy jest końcowe pytanie tym razem? Gary. Kio. Dla tych, którzy rozpaczają i czują głębokie zmartwienie odnośnie dysharmonii i nieporządku naszych instytucji i społeczeństw i może cywilizacji samej w sobie, czy masz jakiekolwiek słowa pocieszenia, inspiracji lub iluminacji do zaoferowania? Kio. Jestem Kio i jestem świadomy Twojego pytania, mój bracie. Jak wspomnieliśmy na początku tej sesji, jest to zawsze inspiracją dla nas, by dołączyć do Waszego kręgu poszukiwaczy, ponieważ wiemy, jaki rodzaj wyzwań stoi przed Wami każdego dnia, zarówno jako indywidualni poszukiwacze prawdy oraz jako grupa tych, którzy próbują pracować razem, by zaprowadzić pozytywne zmiany w społecznościach dookoła Was. Jest tak wiele złości, tak wiele zmieszania, tak wiele zazdrości, tak wiele zemsty, tak wiele destrukcji, że jest to przytłaczające dla każdej czułej duszy, która szuka sensu w świecie dookoła w stanie medytacji, w stanie świadomości, w stanie snu. Nikt nie może uciec z dysharmonicznej interakcji, które są codziennym doświadczeniem większości jednostek na powierzchni waszej planety. Każda jednostka jest bombardowana raportami o zabijaniu, złości, wyzwaniach, zagrożeniach, ograniczeniach, o jednego rodzaju masowych zabójstwach lub innych. Cokolwiek by to nie było, mentalne, fizyczne, psychiczne lub emocjonalne, jest tak wiele niezgody, jest to normalny stan rzeczy we waszej iluzji trzeciej gęstości. Chcielibyśmy pocieszyć każdego poszukiwacza prawdy, który życzy sobie odnaleźć sens tego wszystkiego, by spojrzeć w środku serca i zobaczyć, że każda jednostka, która płacze o pomoc, która płacze w złości lub frustracji, to jeden Stworzyciel, który zaopatrzył samego siebie we wyzwania liczne, by znaleźć powód do otworzenia serca w miłości do wszystkich. W jakimś punkcie każdej podróży jednostki przychodzi czas, by zrzucić intelektualną ochronę, intelektualne ataki, emocjonalne zemsty i mówić od środka. To musi się skończyć. Zatrzymuję teraz mój gniew i otwieram moje serce w miłości. Wiedz wtedy, że kiedy jakaś dusza to robi, jak więcej i więcej dusz to robi teraz na powierzchni waszej planety, tego rodzaju szukanie i dzielenie miłości i światła jednego Stworzyciela w każdym jednym indywidualnym sercu ma rozbrzmiewający i rezonujący efekt, który dotyka każdego innego poszukującego na planecie. Każda inna dusza na planecie, która ma jakiś rodzaj czułości do wibracji miłości i akceptacji, to kiedy możesz znaleźć jakikolwiek rodzaj miłości we wnętrzu własnego serca i podzielić się tym w medytacji, w kontemplacji, w świadomej interakcji z innymi, ta miłość będzie odczuta przez każdą inną duszę na planecie. Ponieważ wprawdzie każda jednostka jest porcją jednego nieskończonego Stworzyciela. Komórki w ciele jednego, który stworzył nas wszystkich. I kiedy twoja miłość jest wyrażona do którejkolwiek innej duszy, każda komórka w ciele jednego Stworzyciela rezonuje z tą miłością i światłem, jest tam przynajmniej przez chwilę rodzaj leczenia, złości, zemsty, przeszkód, wątpliwości i zmieszania. Ty jako jeden indywidualny poszukiwacz możesz dokonać różnicy w tym świecie, jak znajdziesz miłość w swoim wnętrzu i podzielisz się z nią z innymi i jak więcej i więcej jednostek jest w stanie to zrobić. Więcej i więcej miłości jest generowane, także jest budowane pewnego rodzaju momentum, które jest nadzieją na w jednym punkcie, by odkryć, powiedzmy, próg do wejścia do każdej duszy na planecie. Więc w pewnym punkcie jest to możliwe, że wasza planeta może w rzeczy samej zharmonizować się w jednym, dobrym, mocnym momencie inspiracji, jak ci z Ra powiedzieli o tym tak dobrze. Namawiamy każdego z was, by utrzymać wiarę. Idźcie do przodu, róbcie co robicie, ponieważ jesteście na ścieżce szukania miłości i światła jednego Stwórcy i jak tego szukacie, tak powinniście to odnaleźć. Jak pukacie, drzwi powinny być wam otworzone. Radujcie się więc, że jesteście porcją jednego Stworzyciela i wiedzcie, że wszyscy inni są tego samego pochodzenia i powinni ponownie w pewnym punkcie pojednać się w jedności, w pokoju i miłości i zrozumieniu. Tym razem opuszczamy tę grupę, zostawiając każdego, jak zawsze, w miłości i świetle jednego nieskończonego Stworzyciela. Jesteśmy znani wam jako ci z Kio, Adonai Vasuboragus.